Przedstawiamy Wam Mariusza Lewandowskiego, mieszkającego koło Górowa Iławeckiego, który zajmuje się malarstwem. Maluje wyłącznie techniką klasyczną, czyli obrazy olejne na płótnie. Początkowo były to pejzaże, portrety, kopie obrazów klasyków, np. Rembrandta. Teraz jest to mistyczne malarstwo surrealistyczne. Jego obrazy kilka lat temu zostały dostrzeżone przez muzyków heavy metalowych z całego świata. Pan Mariusz projektuje okładki ich płyt. Ma ich już na koncie 34. Są wśród nich zespoły ze Stanów Zjednoczonych, Australii i oczywiście Polski. I ta okładka w 2017 bodajże znalazła się wśród 100 najlepszych okładek w Stanach Zjednoczonych. Myślę, że z Chorwacji. Nie pałem coś. Ale to jako, że poezja, wiadomo, że to nie jest jakoś związane z wielkimi pieniędzmi, także udostępniłem to pani po prostu. A to jest właśnie ten album ze 100 okładkami. Winyle oczywiście wracają do Was. I tego, no i faktycznie przyznał mi rację. I zaakceptowali. I poszło. Świat. Trauma z Elbląga. Do tej muzyki, którą słyszymy teraz? Nie, to jest... Aha. Spokojna muzyczka. Pomału. To... Znaczy jakiś, i to jest z Polski młodzi chłopacy. Może tą folię zdejmę, bo nie mam wszystkich, a warto by było, prawda? Bardzo mi się podoba. Może brzmieniowo to nie każdemu odpowiadać, ale jest, mają w głowie naprawdę poukładane ludzie. Skąd wzięło się zainteresowanie malarstwem surrealistycznym? Jak to się stało, że Mariusz Lewandowski został namierzony przez heavy metalowców? Czy można zobaczyć dzieła malarza na wystawach? Na te i inne pytania znajdziecie odpowiedzi w reportażu, jaki ukaże się w tygodniku Goniec Bartoszycki.